pojawiło się zdjęcie Love Haters, gdzie uważam, że to było jedno z najmocniejszych zdjęć w internecie w ostatnim czasie. Propsuję je strasznie, dziękuję. Bo nie każdy miałby odwagę, nie wiem, czy ja miałabym odwagę, gdybym przeszła taką drogę, pokazać takie zdjęcie. Tam było bardzo dużo pozytywnych komentarzy pod spodem. No i negatywnych też było. Oczywiście, że negatywne zawsze się pojawiają. Ja lubię te negatywne. No właśnie, chciałam zapytać, jak ty sobie radzisz z hejtem? Nie radzę sobie. Nie radzisz sobie, tak? Ja przechodzę koło niego jak... Olewasz go. No tak, oczywiście. Okay. Oni... Słuchaj. Ludzie siedzący i wypisujący hamgbur, wieprzek i w ogóle skóra wisi mu coś tam. No i co z tego? A niech sobie piszą. A no co mnie to interesuje? Love Haters powstało pod wpływem chwili emocji, gdy wyobrażasz sobie, że budzisz się od początku tej nazwijmy ją metamorfozą, ja nazywam to nowe życie, budzisz się i dostajesz pierw tak, no Ile schudłeś? Po roku czy po półtora dostajesz co ze skórą? Kurde, już miałem dość tych pytań. Co ze skórą? Wiesz co, ja się nad tym nie zastanawiałem, co z tą skórą. Troszkę, może gdzieś przez głowę mi przemykało, żeby mi nie po kolana nie wisiała, wiesz, jak ręka w czarodzieja, nie? Ale ogólnie miałem to gdzieś. Liczyło na mnie się zdrowie, a nie moja skóra. I po prostu niedziela. Zwykła niedziela, budzę się, nie niedziela, przepraszam, to był sierpień, przed 15, chyba 15 jakoś tak, już nie pamiętam dokładnie, ale to było wolne. Budzę się i nie, no znowu 500 wiadomości, wiesz, dosłownie miałem 500 chyba dwie wiadomości. No i co? Mówię, nie, dosyć. Postawiłem telefon, wziąłem kartkę, napisałem, zdjąłem majtki, postawiłem tą kartkę i ciach, mówię, macie, jedzcie, paście się, mówię tym wszystkim. No i słuchaj, jak ręką odjął? Już widzą, wiedzą ile schudłem. Jak wyglądasz. Wiedzą jak co ze skórą. Wiedzą co z tatuażami, tak. Że są, że tego. Kurde, no to zamknąłem jednym zdjęciem buzię wszystkim ciekawskim. I mniej ciekawskim ludziom. Po prostu zamknąłem, nakarmiłem ciekawość ludzi. O, można tak powiedzieć.